Cześć, z tej strony Sullivan i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojej serii Zagrajmy w Mass Effect, edycja legendarna. Jesteśmy w Mass Effect 1, wróciłem dopiero co z poprzedniej misji, której no cóż, nie udawało mi się zabić te gety, ale w końcu się udało. Znajdujemy się na pokładzie Normandii i w końcu czas zacząć troszeczkę misje główne, a mianowicie popatrzymy sobie na dzienniczek zadań, gdzie mamy te trzy misje: znaleźć Liara Zoni, czy tam do Noveri, czy na Feros. Twierdziłem, że najpierw udamy się na Feros. Dlaczego? Albo po prostu prawdopodobnie atakują ludzkie kolonie, w związku z tym chcemy pomóc ludziom. Przepraszam najmocniej. A że atakują ludzie, to mogą być ofiary, więc postaram się ich ocalić i dowiedzieć się, dlaczego akurat gety tam zaatakowały. Więc nie przedłużając, udajemy się do Nadziei Zoo. Wiem też, że ostatnimi czasy był problem z moimi odcinkami, że rzadko nagrywam, a nawet zrobiłem sobie bardzo, bardzo długą przerwę. Ale to było spowodowane tym niskim zainteresowaniem, no i też, że mi średnio szło. A, my jesteśmy na Feros. Czyli byliśmy w dobrym miejscu, po prostu zwiedzaliśmy sobie planety. Już zapomniałem, bo jednak przerwa robi swoje. No więc udajemy się do tego Feros. Kto chce sobie może poczytać? Lądujemy. No cóż, jak mówię, odcinki będą trwały między pół godziny a 45 minut. Więc już się patrzę, ile mamy czasu dostępnego. No i oczywiście będziemy starali się grę przechodzić szybko, płynnie, ale będziemy też starali się wykonywać misje główne. No więc zaczynajmy. Okej, udajemy się do wyjścia. Dajesz moje sztuczne podobizno, chociaż tak nie wyglądam dokładnie. Zbyt dużo gęby ma, ale trudno. No i kogo by tutaj zabrać ze sobą? Może dwie laski weźmiemy. A czemu by nie? Zobaczmy ogólnie, jak tam moje punkty. Czy tam coś trzeba przydzielić komuś? Widzę, że wszystko jest przydzielone. O, jakiś człowiek. O nie! Zabili nam naszego tego człowieka. Jaki jest ogólnie poziom trudności? Poczekajcie, żebym ja sobie nie ułatwił jakimś cudem, bowiem, że rozgrywka, weteran. Poszalejemy? Dobra, jedziemy z tym koksem. Weźmy snajperkę. Okej,
Dobra, jedziemy. Co to za? Jaki skaczący robocik. Gdzie ty? Słuchaj, ja może trochę gram w CS, ale nie mam takiego aima, no. Nie przesadzaj, gościu. Kurde, masz karot. Jezu, ale to skakało. Ogólnie zmieniłem z polskiego dubbingu i polskim napisami na napisy polskie i po angielsku. Wydaje mi się to lepszą opcją, bo możemy wczuć się w taki oryginalny klimat. Nie, że mam coś do polskich tych, ale uważam, że to trochę przesada, że... Bo ogólnie w trójce nie ma już polskich tam akcentów. Idziemy porozmawiać z ich dowódcą. Ogólnie dostaliśmy jakieś tam punkty. Znaczy się nie wychylam za prędko.
Musimy zmienić broń. Trochę słabo mu zbiliśmy, ale no cóż. Ty skubańcu, co ty mnie tutaj klepiesz, od nie powiem z której strony. Okej. Odlecieli. Won stąd. O, jaki tu skrytka jest. Pancerze, może akurat coś dla nas będzie fajnego. No, już lepiej wyglądamy. Nie mamy żadnego pancerza dla ciebie. Dobra, coś tam ulepszyliśmy trochę nasz oddział. Zyskaliśmy jakiś jeden granat. Widzę po lewej stronie. Found the colony.
Okej, okay, dobra, czyli mamy trochę co problemów w tej kolonii. Postaramy się pomóc im jak najbardziej się da. Zbieramy misję i wtedy ruszymy na część główną. No okej. Okay. Ktoś jeszcze coś tu? O, tu jakiś gość. Trochę drogo, gościu, kurde. Ja nie mam tyle nawet, kurde, 10%, żeby to spłacić. Thank you.
Dobra. Pozbieraliśmy misję i wygląda na to, że ruszamy. Już chyba prawie pół godziny odcinka. Prawie, że. Może już nawet. To jeszcze myślę, że tak postaram się te misje poboczne i... O ile nie będą za długie. A, nie po stradę, to chyba ma związek z tym główną misją, to nie, to chyba tędy. Tak, dobrze idę, dobrze idę. Za cicho. Zakłócenia. Dobra, idziemy tędy. Chyba tutaj, bo mówili o jakichś tunelach. Wygląda dużo to tutaj. Ale przejście nie ma. A, tu jest, okej. O Jezu! Leżeć. O, tu zawory. O, chodźcie, laski. O kurka. Co to za pieski? Uff. No, broja dla Turianina to chyba dla Garusa będzie się nadawało. No ładnie, ładnie, wykonaliśmy dwie misje już, tak naprawdę, potem je oddamy. Ale zostały jeszcze zawory. Jeszcze inne rzeczy. Jeszcze... Tu coś jest. To chodźmy tak po kolei.
O kurde. Ała. No nie gadać, że będę musiał powtarzać większość tutaj tego czasu. Nie. No nie, proszę nie. Panie Boże, w ogródku. Uff. No dobra, czyli trzeba będzie częściej zapisywać grę. Chodźcie, ekipo. A gdzie Ashley? Chodź. Kurde, jak się zblokowałeś. Jeżeli to snajper, to trzeba być ostrożny. O kurde, to kroganie! Chyba się zblokowali, może i lepiej, bo byśmy mieli przerąbane. I poleciał. Kurde, co to za déjà vu? Dalej dasz radę wstać? Dałeś radę, dobra. Ogólnie zobaczmy też, jak tam nasz ekwipunek broni. Nie, jednak lepiej wolę to. Ładnie wyglądam. Słyszymy. I chyba zostało nam jeszcze dokończyć te rury, wodociągi. I po tym będziemy wrócimy i skończymy odcinek. Uff.
O, ktoś tu jest. Ian Newsted. Okej. Zabić go. Zamknięty, nie da się przejść. Coś więcej powiesz, czy nic? Coś jest z nim nie tak. Trzeba spytać, dlaczego on tu w ogóle sam jest? Gety? Wracamy. Nie, oddajmy misję, może lepiej. Wtedy udamy się do misji głównej, zaraz zakończymy odcinek, tylko poddajemy, tam pogadamy z tamtymi. Pewnie wyjdzie znowu... o Jezu, proszę, tylko nie zaczynaj. Wezmę szybki zapis. Dobra, pogadamy z Fajdenem. Po prostu mi zapłać. Nie no, bez przesady.
O, tak mi dał. Nie upominałem się, no niedużo dał, ale i tak miło w ogóle z jego strony, że coś jest, bo ja nie chciałem się upominać, bo i tak mają przekichaną sytuację. Prawda, ten, że ten kurna tu chce takie kwoty, jakbym, nie wiem, milionerem byłbym. No i gitara siema. A ty? Ranny. Okej. No, jakiś terminal jest. Ja mam omniżel. Amazon? Daj Mazona wysłali do tej chińskiej korporacji? Odpowiednik Allegro? No ja tak to poważnie to nie wiem. Dobra, ludziska, jeszcze pogadamy co jest fajnym. O właśnie, o człowieku w tunelach. I tak skończymy odcinek. Powiem tak, wyglądała bardzo dziwnie ta sytuacja z tamtym Ianem. Wygląda jakby, jakby coś go paraliżowało, nie wiem co to, o co chodzi. Ten Fajden, dowódca, który no, dba o kolonię, ale nie chce nam zdradzić. No jakaś tutaj pewnie jest tajemnica ukryta. Ale wydaje mi się, że na dzisiejszego odcinka to wszystko. Widzimy się pewnie za tydzień. Z tej strony był Saliwan. Na razie, cześć.